Dzięki planowanej rozbudowie powierzchnia użytkowa budynku zwiększy się o ponad 3800 m2. Powstanie nowe skrzydło, w którym znajdą się m.in. sale wykładowe, pracownie praktycznej nauki zawodu oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne. Budynek będzie miał 5 kondygnacji oraz nowoczesną aulę w formie łącznika. Projekt uwzględnia budowę parkingu podziemnego. Na ten cel samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył 74 miliony złotych. Kiedy 25 lat temu zaczynaliśmy historię naszego województwa, to budżet naszego województwa wynosił 385 milionów i na inwestycje mieliśmy kilkadziesiąt milionów złotych. Dzisiaj ten obiekt, który za chwilę, umowa na budowę, która zostanie podpisana, sam ten obiekt będzie kosztował 50 milionów. W roku historycznym, bo w tym roku nasza szkoła obchodzi 65-lecie oraz mamy jubileusz 25-lecia samorządu województwa mazowieckiego. Samorząd województwa mazowieckiego jest organem założycielskim naszej szkoły. Zgodnie z przygotowaną koncepcją generalny remont przejdzie też dotychczasowy budynek szkoły. W trakcie prac zastosowana zostanie inteligentna technologia rozbiórki, która pozwoli na ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów. Dotyka to tej części takiego ścisłego Śródmieścia, które wymaga rewitalizacji. My oczywiście robimy wszystko i rewitalizujemy tę część, ale na pewno to tak wprost wpisuje się w rewitalizację naszego ścisłego Śródmieścia Radomia. Proszę Państwa, i tak pokrótce. Ja cieszę się z tej inwestycji z trzech powodów. Po pierwsze, to jest taka wprost inwestycja w szkolnictwo zawodowe, o które szczególnie w Radomiu dbamy. Wśród ekologicznych rozwiązań będą m.in. recykling wody z instalacji sanitarnej, co pozwoli wykorzystać i zagospodarować deszczówkę do utrzymania zieleni w budynku. W projekcie zaplanowano również wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie paneli słonecznych i systemu odzyskiwania ciepła z wentylacji. Bardzo cieszy ta inwestycja. To jest kolejny wkład samorządu województwa mazowieckiego w rozwój tak naprawdę silnych jednostek edukacyjnych. Taką jest ta placówka. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.